wspomagałem. Otrzymano informacje o tym, co jest potrzebne, jakie leki, jak opcje. Przekazywałem od razu do organizacji, które się aktywowały, czyli Caritas, Czerwony Krzyż, organizacje ratownicze, Straż Pożarna. Miałem ten plus, że mieszkając w wizerunku Straży Pożarnej, w Komendy Głównej na Ukrainie, bardzo zdziwieni jak to. Przedstawiłem się, mówię, że służba radiokomunikacyjna amatorska, że mamy kontakt z lokalem. Jak to? No dobrze, ale dziennikarze też to potrzebuje jakiś cydolik. A wszędzie jesteście. Noza masz? Jaka ciekawostka. Duża polska ekipa, która prowadzała aktywację radiową, prowadzenie radiową właśnie w Otwocku. Przyjechali w 90. Lokalnie, które Otwoccy bardzo nie byli. Dlatego, że nie ma nas wszędzie, nie ma całej kwestii na bardzo wysokie Otwoccy. Wiem. Aczkolwiek Otwoccy jeżdżą w różne inne miasta, żeby pan to pomagał. Otwoccy z Polski. Chyba na Kiribati, na Pacyfiku.